Siemanko, witajcie po długiej przerwie. Teraz będziemy analizować dodatek Kamigawa, Neon Dynasty. Jest ze mną Max. Hejka. Jestem Filip i lecimy z kartami. Pierwszy kolor to będzie biały, karty mamy posortowane mana kosztem i pierwsza karta to March of the Otherworldly Light. Za jedną białą i X w koszcie mamy instant, który mówi, że możemy jako dodatkowy koszt tej karty wyegzajlować dowolną ilość białych kart z ręki, żeby ten koszt... Inaczej, żeby można było wyegzajlować taniej coś większego u przeciwnika, a możemy celować w kreaturę, artefakt albo enchantment. Ta karta mówi, że możemy wyegzajlować do kosztu X lub mniej, a w koszcie mamy X i jedną białą, czyli w praktyce za 4 mana egzajlujemy artefakt, enchantment albo kreaturę o koszcie 3. Jeżeli spiczujemy białą kartę, to o koszcie 5. Jeżeli dwie białe karty, to o koszcie 7 i tak dalej. Trudno to bardzo. Dużo gadania, ale karta jest solidna. Karta tak. Jest fajna, jest spoko rimowalem, wiadomo, jakby niszczymy coś, jakby plus 1 tak naprawdę, plus tą biały koszt, ale to jest jak najbardziej fair. Jest na instancie, egzajlujemy, więc... Jest bardzo modalna, bo 3 rodzaje prenamentów tak trafia. A w tym dodatku będziemy widzieli dużo enchantmentów i artefaktów, więc według mnie mega spoko. W każdym kolorze ogólnie będziemy widzieć takie X coś. Dokładnie, każdy ma swoją jedną kartę taką. Swój instant. I ten jest według mnie jeden z solidniejszych. Ta karta może spokojnie powąchać Constructed. Tak, no już były tutaj ten, czy lepszy, czy to lepszy Prismatic Ending, czy może nie. Pewnie nie, ale... Ja daję 4 jako premium removal. Super removal. Następnie jedynka wlatuje Hotshot Mechanic. Jest to za 1 many 2-1 artefaktyczna kreatura, która mówi, że wsiada do wehikułów, jakby miała 2 powera więcej. Ogólnie patrząc na to, ogólnie na kartę, 1 mana 2-1 nie jest najgorzej. Dobre staty. Do tego jest artefaktem. Będzie mieć dużo synergii, że na przykład jak masz artefakt, czy artefakt coś, czy wracanie artefaktów, więc to dalej kręci się ten. Dokładnie. No i do tego wsiada nam do pojazdów, które wymagają crew 4. Tak. Co prawda sprawdzałeś i nie ma za bardzo wehikuł, tak, które potrzebują crew 4. Tak, jest jeden czy dwa taki wehikuł, który wymaga 3 lub 4, więc większość wehikułów, które będziemy wsiadali, będą mieli 1 albo 2. Mhm. Więc tutaj za bardzo też tak nie będzie działało. Ale ta karta robi dużo małych rzeczy, takich tak, fajnych. Nie? Tak, na przykład w agresywnym Borosie jest one dropem z 2 powera. Jest enchantmentem pod synergię z enchantmentami, z artefaktami w Orzowie też najbardziej. Mhm. Kruje wehikuły, czyli do UW pasuje. Tak wielu archetypów będzie znowu. Jest. I nawet jeżeli dobierzemy ją w lejcie, to możemy ją spiczować właśnie pod poprzedni spell, jeżeli uznamy, że ten. Jak nie, to wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy na play, zagramy ją wcześniej, wydaje mi się, że 4 obrażenia zadamy, potem szampujemy coś, to jest wciąż fair. Mhm. Ja dam 3. Ja również dam 3. Kolejna karta, Light the Way. Za jedną białą manę mamy instanta, który mówi, że kładziemy kanterek na wehikule albo kreaturze i zostaje odtapowany, a drugi mod to, że wracamy permanent, który kontrolujemy do naszej ręki. Wybieramy 1 z 2. No mi się ta karta nie podoba, bo tak za jedną białą manę jeden kanter to nie jest pełna karta i tak samo tak. Cofnięcie kreatury za jedną manę to też nie jest pełna karta, bo czasem się gra summonem, tylko on jest bardziej flexible, no nie? Tak, tylko no to nie jest, tutaj wracamy swój permanent. Właśnie, to jest problem, no nie? Bo czasem chcemy zyskać to jest taki hexproof, ale nie hexproof i to jest taki, taka słaba sztuczka. Hexproof jest dużo lepszy, tak, bo nie tracisz tempo. Tak, dokładnie. Ja dam 2. Ja też dam tam 2, nie podoba mi się to. Wydawaliśmy dużo lepsze sztuczki za 1 i ta nie jest dobrą sztuczką za 1. Następnie, sorcery jednomanowe, Lucky Offering. Niszczymy artefakt o koście 3 lub mniej i dostajemy 3 życia. Ta karta znajdzie zastosowanie spokojnie w tym formacie, dlatego że bardzo dużo kreatur jest przy okazji enchantmentami. Jest bardzo dużo wehikułów. To akurat tylko artefakty możemy targetować. Tak, tak, ale do kosztu 3 lub mniej myślę, że w early game znajdzie zastosowanie. Nie wiem na ile to można grać w main decku dokładnie, ale prawdopodobnie możliwe, że tak. Nie liczyliśmy tych wszystkich kart, ale bardzo dużo jest. Jest sporo artefaktów. Na pewno tak, musimy się spojrzeć na obu, czy to ma na tyle dużo targetów, żeby grać to w mainie. Tak to jest solidną boardową kartą na pewno. Wyjątkowo... Akurat nie mamy synergii z dodawaniem życia w tym Właśnie dodatku. To chciałem powiedzieć, że wyjątkowo biały w tym dodatku nie ma synergii z tym, ale karta sama z siebie dobra, boardowa jak najbardziej też. Takie 2,5. Spokojnie.
Mod Riddle Patrol. Za jedną białą manę mamy kreaturkę 1-1 z flyingiem, która za 4 many i tapa w late game może zatapować kreaturę. Klasyczny taper. Tylko, że te efekty tapa zawsze były dużo tańsze. 4 to jest ogromny koszt. No nie, no już mieliśmy w poprzednim dodatku efekt tap. Nie, ale w poprzednim nie dodatku był drogi. Chłopak był drogi, ale tap był tani, tak, a jeszcze poprzedni tak był chłopak tani, a tap drogi. To tak oni, to tak trochę... No ale ten tap mi się wydaje wyjątkowo drogi, bo trzeba tutaj pasnąć turkę. Przeważnie ten efekt tapa kosztował manę albo dwie i wtedy to nasz tak nie kosztuje tempa, nie? Możemy grać inne rzeczy, a tutaj będziesz nawet w późnym late game prawdopodobnie poświęcał turę na to. Tak, ale to jest prawda, ale jeszcze patrzyłem na to pod kątem na przykład, wiadomo, ninjutsu to jest raczej UB. On jest biały. Ale wciąż, jeżeli jakieś byśmy mieli tutaj synergię z niebieskim ninjutsu, UW jakieś ten, jeden mana flyer, 1-1, idealnie wchodzi w ninjutsu. Bardzo dobry enabler dla ninjutsu. Tego ja dam tutaj 2,5, a w deku ninjutsu na 3. Tylko mimo wszystko skupiałbym się w ninjutsu na niebieskim i czarnym. Tak, zdecydowanie. Tam jest dużo tak więcej payoffów. A raczej ciężko będzie nam 3 kolory złożyć, chociaż ciężko też powiedzieć na chwilę wcześniej, ale wydaje mi się, że będą dominowały raczej dwukolorowe deki w tym limited. Następnie mamy Regent's Authority. Za jeden ma na instant, który mówi, że wybrana kreatura dostaje +2/+2 do końca tury. Jeżeli jest legendarna albo enchantmentem, kładziemy na niej counter zamiast dawania tego +2/+2 i dostaje +1/+1. Jakby wciąż, jakby all in all dostaje +2/+2, tylko jak jest enchantment legendarny, dostaje i counter +1/+1. Ogólnie takie sobie. Mierna sztuczka biała. To nie jest Blacksmith Skill, to nie jest Blossoming Defense. No jest dużo gorsze od tego. Tak, to... Taka mierna sztuczka. Jak dla mnie. Nawet ten counter, że położymy, to nie jest jakiś big deal. Zdecydowanie, bo nie broni przed removalem, wiadomo, w takich sztuczkach lubimy, jak daje Hexproofa, jak daje niezniszczalność. Tak, to tylko combat trick, no nie? Tak. No, raczej mierne. Na 1,5. Zgadzam się. Wanderer's Intervention. Za 2 mana instant, który mówi, że strzela 4 damage w atakującą albo blokującą kreaturę. No to jest taki klasyk. Taka karta się pojawia co dodatek. No dobry removal w białym. Nie żaden premium, ale tak, jak najbardziej zawsze. Pierwszą kopią myślę, że gramy zawsze. Wiadomo, w niektórych dodatkach mieliśmy takie, że mieliśmy wybór na przykład albo strzelić w atakującą kreaturę, albo na przykład zboostować swoje kreatury. To było fajniejsze. Nie tak dawno było za 2 mana 5 damage. Tak. Pamiętasz? Teraz to jest jakby troszkę gorsze, ale... Ale wciąż jest solidne. Wciąż wydaje mi się, że możemy tutaj wymienić się lepiej, tak? Że przeciwnik zagra... Jeżeli coś z tyłu, co ma 4, to jest zależy jakieś 3 drop, 4 drop. No, i zyskamy troszkę tempa, nie? Tak, zyskamy troszkę tempa, to też jest na plus. Ja daję 3. No tak, zawsze tym gramy. 3 to jest dobra. Następnie mamy... Eiganno... Egzemplar. 2 mana 2-1 jest to Samurai, Enchantment Creature, który mówi, że jak Samurai albo Warrior atakuje sam, dostaje +1/+1. No i to tutaj właśnie musimy wspomnieć o tych Samurajach, tak? Głównie w Borosie będą oni siedzieli. Samurajowie i Warriorzy to będą chłopaki, które będziemy chcieli atakować samemu, bo wtedy będą dostawali jakieś boosty. To jest tak, że wypuszczamy jednego do boju, reszta go tam wspiera. No dokładnie. Nie wiadomo na ile się to zgrywa z Borosem i z byciem agresywnym. W tym przypadku, że atakują pojedynczymi kreaturami, troszkę mi się to gryzie. Ale może się okazać, że będzie działać lepiej niż myślę. W każdym razie średnio mi się to podoba. I tutaj w przypadku tego egzemplara mamy Krita, która ma za niskie statystyki w stosunku do kosztu. A ta umiejka mówi właśnie, że no w tym przypadku to jest Exalted, ale tylko dla Samurai i dla Warriorów. Tylko, że atakuje sam. No tak, czy jak egzalty. Tak. Ta karta mi się nie za bardzo podoba. Oczywiście, jak złożymy deck borosowy, w których tych synergii będzie kupa i tak dalej, to ta karta musi mieć miejsce jako two drop w takim spisie. Ale to jest nic spektakularnego. Myślę, że dla mnie jest lepszy. Takim fillerem po prostu. Jeżeli jesteśmy na play, wstawiamy go w drugiej turze, tak naprawdę w trzeciej możemy czysto atakować bez 3-2, sam siebie boostuje wtedy, więc w tej trzeciej zaatakuje, zada 3 obrażeń, zrobi swoje. Będzie potem zblokuje coś tam, więc dla mnie jest filerem, w sensie, jeżeli brakuje nam dwójek, to wsadziłbym takie jak dobra i nie byłbym jakoś turbo smutny z tego powodu. Jest jedna ważna rzecz, w sumie, że on jest enchantmentem, tak, więc też, ma też synergię też w Orzowie na przykład. Dalej. Albo w UG, gdzie skupiamy się głównie na enchantmentach. Ja dam 2,5 jako filer. Ja też, 2,5 filer.
kolejna karta Spirited Companion. Za 2 mana mamy pieska 1-1, który mówi, że jak wchodzi w stół, to dobiera kartę. I jest kreaturką, enchantment kreaturą. Więc co jest ważne w tym secie, bo i to wspiera połączenie kolorów zielonego z białym, czarnego z białym, gdzie najbardziej się skupiamy na tych enchantmentach. Daje ten dodatkowy tribe, dobiera kartę. No, dobra karta, dobry set. Bardzo mi się podoba ten piesek. Elvish Visionary, tylko że biały. Tak. Dla mnie to jest królewczka. Mm-hmm. Dla mnie też. Selfless Samurai. Jest to samuraj za 2 mana 2-2. Kiedy samuraj warrior atakuje sam, dostaje lifelinka. I co więcej, możemy poświęcić naszego samuraja, żeby dać wybranej kreaturze niezniszczalność. No ten two-drop jest dużo lepszy niż tamten. Tak, wiadomo, lifelink, bardzo, bardzo fajny keyword, jeżeli chodzi o limited. Robi te swingi, które są naprawdę potężne. No i tak. No i ma umiejkę Dauntless Bodyguarda, tak? Że tak. Można go saknąć i dać indestructible. To jest bardzo ważne do chronienia tak. Naszych leczy. Szczególnie, że jest dosyć tani, więc na początku zrobi swoje, albo nawet będzie stał z tyłu, dawał lifelinka naszej jednej kreaturze, która będzie na sobie jechała. A w odpowiednim momencie obroni jakiegoś większego chłopaka. No, to mi się bardzo podoba. Fajne jest. Że ona jest relevant all game long, zawsze ma jakiś impact na tę grę. Ja daję solidne 3 dla tej karty. Ja również. Takie 3,5 nawet. No jakby takie dwójki chciałbym mieć. Mhm. Kolejna karta Lion Sash. Za 2 mana mamy kreaturkę 1-1, artefakt creature i equipment. I za jedną białą ma taką umiejętność, że exilujemy kartę z grobu, jeżeli to jest permanent, kładziemy kanterek na nim. I przy okazji może być equipmentem, jak go kładziemy na kreaturkę, to dostaje +1/+1 za każdy kanter na Lion Lashu. I ma reconfigure, czyli właśnie możemy podpiąć go do kreatury za 2 mana. Zataczować. Tak, albo odpiąć. Mhm. To jest taki equipment tak, wyslony. Tak, tylko attach działa na instancie, nie? Ale nie, tu pisze, że no jako sorcery. Nie, to okay. Jest też tylko jako sorcery. Mm-hmm. No tak, ogólnie patrząc na tą kartę, pierwsze co mi przychodzi do głowy, Scavenger Kus. Mm-hmm. Tylko w białym kolorze. Zjadamy graveyard, nawet częściej dostajemy konterki, bo tutaj patrzymy tylko na wszystkie permanenty dają nam konterki. Wiadomo, jak za 2 mana jeden jest trochę niżej niż powinien być. Ale wciąż... Ale za to może być użyty w late game jako equip po prostu tak, od razu. Tak, to mi się bardzo podoba w reconfigurach, że właśnie jak wchodzą, są już same sobie jakimś threatem, coś robią, możemy sobie nimi atakować czy coś, a w late game właśnie one przestraszają się w equipment, podłączają się po coś większego, coś na przykład ma trample, latanie, lifelinka i nagle jest dużo, dużo przyjemniej. A jak w late game przyjdzie, możemy od razu to podpinać, nie? Tak, to znaczy wiadomo, ten akurat od razu podpięty nie daje nic. No, jeżeli jeszcze mamy mana open, żeby no troszkę tak. Poexilować. Jeżeli mamy mana, żeby trochę coś tam zjeść, mamy co jeść w tym grobie. Akurat w tym dodatku nie ma za bardzo synergii na graveyardach, nie? Tak, tak. To znaczy wiadomo, czarny ma tam jakieś swoje sztuczki wracające, jak zawsze czarny, ale tak zdecydowanie nie jest to oparte na graveyardzie. Dla mnie to jest trójeczka. Dla mnie 3,5. Light Pulse Emperor's Voice. Jest to legendarna kreatura 2 mana 2-2 i która mówi, że jeżeli zagrywamy jakąś aurę, możemy poszukać aury o takiej samej wartości albo mniejszej wartości i przypinamy ją od razu do naszego chłopaka, naszego lisa. Ta karta brzmi jakby była stricte pod Constructed przygotowana, tak, nie? Tak, tutaj czyżby może Bogle dostały nowe zabawki? może? To akurat... Bez peki naprawdę może dostały. No, bardzo możliwe. A w samym limited, właśnie jak zagramy Selesnium, czyli to jest zielony plus biały, tam jest synergia z enchantmentami, ta karta tam bardzo dobrze leży. Tak, i jest tam. Podpinamy trójkę i od razu dwójka z biblioteki tak samo się podpina. To jest scenariusz, który jak najbardziej się może wydarzyć, nie? Tak, tak, tylko wiadomo, no, jakby trzeba mieć minimum dwie aury. No, trzeba mieć tych aur. Na drafty będzie to łatwiejsze, na limited co da Bozia. Na Siledzie. Trochę ciężej, nie? Ale w najgorszym wypadku to jest mieć 2-2 za 2, więc coś sobie reprezentuje jakiś no tak, form, tak. No. Ja dam 3. Ja dam 3,5 w deku z dużą ilością aur. No nie, to ja dam 2,5, bo to jest wciąż 2 mana 2-2, jeżeli nie mamy aur, czyli jest vanilla. Okej, okay, 2,5 i 3,5. Tak będę dał finalnie. No w co, jakby mówię... Trochę dużo trzeba mieć tych aur, bo tak, żeby było przyjemnie, to ze 3 trzeba mieć, 3-4, no to już jest sporo. Ale dużo więcej jest aur tutaj niż w każdym innym secie. To nie jest tak, że jest 2 w kolorze czy coś. No tak, tak.
Zobaczymy. Kitsun Ace. Za 2 mana kreaturka 2-2, czyli tak jak poprzednia, tylko ma taką umiejętność, że jeżeli nasz wehikuł atakuje, to możemy wybrać jedną z dwóch opcji. Albo odtapować tą kreaturę, albo dać first strike temu wehikułowi. Więc ja go widzę w deku z wehikułami, najlepiej UW, gdzie on i króluje w kombacie, i króluje pod blok. Bo jak króluje w kombacie, to się odblokowuje, żeby w naszej turze tak samo działało, tak. Więc on jest takim insta mechanikiem pod ten wehikuł, tak, no który zawsze jest, się jego podtyp to jest Lis Pilot, no. Więc jakby sam sobie mówi, że on lubi latać wehikułami. I wciąż, 2 mana 2-2, Vanilla. Filler, ale taki filler plus. Mhm. Więc jeżeli mamy wehikuły, to trójeczko bym powiedział. Jeżeli nie, no to wiadomo, filler wsadzamy go, jeżeli potrzebujemy 2,5. Dokładnie. Natomiast Banishing Slash. Za WW mamy sorcery, które niszczy do jednego artefaktu, enchantmentu albo stopowanej kreatury. I następnie, jeżeli kontrolujemy i artefakt, i enchantment, tworzymy samuraja 2-2 z zielęcem. Premium Removal. Premium Removal, bo działa na 3 rodzaje permanentów. Tak, wiadomo, to jest stopowana kreatura, więc musimy przyjąć ten atak od tej kreatury. Tak. Bo to jest Sorcery Speed, więc w naszej turze zabijemy tą stopowaną kreaturę. Jest to jakiś downside, ale wciąż jakby wydaje mi się, że upside'ów jest więcej niż ten jeden, tak, downside. Trzeba pamiętać, że bardzo dużo kreatur w tym secie jest artefaktami albo enchantmentami po prostu. Tak, wydaje mi się, że nawet specjalnie nie grając na enchantment i artefakty, czasem uda nam się to odpalić. Mm-hmm. A takie coś można spokojnie grać w mainboardzie, bo jako floor działa na kreatury, a tak. W razie czego działa na inne rzeczy. Dokładnie tak. I trzeba pamiętać, że saga na ostatnim chapterze zawsze się zamienia w enchantment kreaturę, więc to jest też dodatkowy target. Tak, no ale sama saga też jest enchantmentem, możemy wcześniej wywalić. No też, ale nawet jak jest kreaturą na koniec, też enchantmentem. No i od biedy czasem możemy w ogóle zrobić tego samuraja. No tak, tylko wożowie, bo tam jest najwięcej synergii właśnie, ja, że wydaje mi się, że jest na tyle dużo artefaktów i enchantmentów, że to nie musi być orzeł, to może być w każdym naszym połączeniu kolorów. Ale wożowie są payoffy. Orzowowy kartak jest opisany. Rozumiem, ale to wciąż jakby patrzymy pod tę kartę, tak? Mhm. To, że gramy ją w każdym połączeniu z białym. Ja daję 3,5. Ja też daję 3,5. Ancestral Katana. Za 2 mana mamy artefakt equipment, który mówi, że jak nasza kreatura atakuje samodzielnie, sama, to możemy podpiąć go za 1 manę i ona daje buffa +2/+1. A tak, poza tym ta equip kosztuje 3. Więc generalnie, żebyśmy to tanio equipowali, to będziemy chcieli wjeżdżać tylko jedną kreaturką. I wtedy ten buff jest dość fajny, bo jest trochę lepszy niż Exalted, bo Exalted daje +1/+1, to mamy +2/+1. Ale wciąż, mimo wszystko, ten koszt wydaje mi się trochę zbyt duże. Tak, jakby widzieliśmy już inne stwory z rekonfigurem, które same były kreaturą i potem się podpinały. Mm-hmm. To jest tylko equipmentem. Mm-hmm. I tak jak mówisz, trochę lepsze Exalted. Ale czy trochę lepsze Exalted to jest cała karta? Cała karta, nie, no właśnie, nie bardzo. To nie jest cała karta. No ja dam 2,5. Bo może mieć synergię z artefaktami, enchantmentami właśnie. Wydaje mi się, że jest na tyle dużo znów artefaktów i enchantmentów, że nie musimy specjalnie wrzucać takiego krapu. Ja daję mu 1,5. No i pierwsza saga, Era of Enlightenment. Za 2 mana mamy sagę, która na pierwszym chapterze robi Scrave'a, później dostajemy 2 życia, a później daje nam chłopaka 2-2 z First Strike. Wydaje się wszystko fajne, tylko trzeba pamiętać o tym, że gramy to w drugiej turze i dopiero w czwartej dostajemy Bady w stół, 2-2 First Strike, które już zaczyna być irrelevant, tak, w tym momencie. Tak, w czwartej turze 2-2 już jest. A już nie mówię nawet o late game'ie, gdzie walczymy nieraz o życie i wrzucamy sagę, która za 2 many, za 2 tury da nam blokera, a na starcie daje nam ten Scry 2. No Scry 2 jest dobry w late game'ie, ale potrzebujemy nieraz po prostu tego mięsa w stole, żeby ono coś robiło i będzie nam brakować tego tempa. Tak, to znaczy to jest dobra karta, wydaje mi się, do jakiegoś UW, po prostu jakichś wolniejszych konstrukcji. Albo do jakiegoś grindującego deku, tak, który wyciągnie value, bo finalnie za 2 mana masz Scry 2, 2 życia i 2-2 First Strike. To wychodzi dobrze, nie? Tak, no tylko rozłożone w czasie, no. Tak, trzeba grać długie gry. Pytanie, czy mamy ten czas. No właśnie. No, jakby na początku na nią spojrzałem, uznałem, że jest krapem, że jest niegrywalna, ale potem jak sobie pomyślałem, że na pierwszym etapie jest Scry 2, to już jest fajne, bo możemy sobie ustawić ten top tak, żeby wytrzymać ten dłużej trochę, tak? Mm. Możemy, brakuje nam lądu, możemy ustawić lądu, możemy zrzucić sobie karty. Więc, ale wciąż, nie powala mnie na kolana. Wydaje mi się, że jeżeli będą jakieś wolne konstrukcje, to będę to wsadzał, ale jeżeli nie, to nie. Ja dam 2,5. No, ja tak w kierunku 2 się bardziej zmierzam.
Kolejna saga to jest Mihiko Region of Truth, również za 2 mana, która mówi, że wybrana kreatura dostaje +1/+1 za każdy enchantment albo artefakt, który kontrolujemy. I to są 2 pierwsze mody. Następnie się przekręca i jest portretem Mihiko, który ma takie staty, ile mamy enchantmentów i artefaktów. Sam sobie z enchantmentem, więc jest minimum 1-1. To jest takie Old Dead Glitters, które ma bady. Dokładnie, Old Dead Glitters. No tak, tak. Tylko że no, jest, jakby to daje nam do końca tury, tak? Więc w turze przeciwnika nie będziemy mieli tych buffów na początku. Tak, tak, tylko mówię na końcu ta kreatura. Tak, no, no na końcu ta kreatura, tak. Ten buff pewnie będzie mały, bo będziemy grali to w kerwa i dostanie +1/+1 ta kreatura. No właśnie tak, no, wydaje mi się, że właśnie ta karta nie jest dograna w kerwa. No, patrz, bo zagrasz to w drugiej turze, to prawdopodobnie pierwszy chapter w ogóle się nie striggeruje. Tak. Drugi chapter, no tak samo, nie będzie miał wpływu. Tak, dlatego to nie jest dograne w karmę, no. to jest jako, można to traktować jako jakąś sztuczkę, potem taką sztuczkę, o której wie się. 4 drop czy 5 drop przy okazji, z jakąś inną kartą można to rzucić w 4 czy 5 turze. No, mi się też nie podoba. No, 2. 2 dla mnie również. Kolejna karta, kolejna saga, The Fall of Lord Konda, za 3 mana. Na pierwszym chapterze exilujemy kreaturę oponenta o koszcie many 4 lub więcej. Na drugim chapterze każdy player przejmuje kontrolę nad permanentami, które posiada, których jest właścicielem jakby. I na trzecim ta saga zamienia się w enchantment kreaturkę 1-3 z Defenderem, która mówi, że jak umiera, to dobieramy kartę. No i tak, ta karta mi się podoba ze względu na to, że pierwszy chapter jest dobry. Bo tak. Pierwszy chapter jest removalem, który exiluje. Tak, dokładnie. I jakby tylko dlatego ta karta jest dobra. Tak, bo te kolejne mody, drugi to jest drugi jest bardzo irrelevant. W sensie, mamy karty, które zabierają rzeczy, ale to jest tak fringe'owe, żeby akurat miał to przeciwnik, a my akurat mieli to, żeby odzyskać. Nie ma na co liczyć. Tak. No i jakby można też ją potraktować tak, że się trochę wymienia, tak? No bo potem dostajemy Defendera, którym strzampimy coś i dobierzemy za jego kartę. No to prawda. Ja daję 3,5, bo bardzo mi się to podoba. Ja zawsze tym zagram. Tak, no jest super removalem. Jest enchantmentem, jest ta synergia w orzowie. Strasznie się uczepiłeś tego orzowa. No na razie mamy takie karty. Jakoś wychodzi, że gra orzowa często później. Następna saga za 3, tym razem R-ka. Na 1 szukamy Plainsa i wkładamy do ręki. Na 2 możemy zdiskardować kartę, jeżeli to zrobimy, wracamy permanent o koszcie 2 lub mniej z grobu do Battlefielda. Na 3 jest chłopakiem 3-4 Vigilance, który jak atakuje albo blokuje, robi chłopaka 1-1, spiryta, nielatającego spiryta. No, ten trzeci czapterek, ta kreatura jest bardzo dobra. Tak, kreatura jest bardzo dobra. Tylko, że na początku nie robimy nic, nie? Ale wciąż mi się to podoba. W sensie, to nierobienie nic mi się bardziej podoba niż poprzednie nierobienie nic. Tak, tam gdzie był skraj, nie? Tak, bo tutaj tak, jak zagrane w tempo, dostajemy tego lądu, żeby nie zmisować landropa, który w turze 4 może być bardzo relevant. Mm. Następnie, drugi... Jeżeli mamy już tam turę 4, to prawdopodobnie już się wymieniliśmy, mamy jakiegoś turdropa w tym grobie. Który może wrócić. Który wróci w stół, więc mamy kolejny plus. No i potem, tak jak mówiłeś, ten chłopak jest mega fajny. No ten chłopak mógłby kosztować co najmniej 4 mana by kosztował, a może nawet 5 niektórych. Tak, ma vigilance, więc będzie efektywnie, ma dużo w plecach, w sensie dużo. 3-4 to jest już sporo w plecach, blokuje tak naprawdę wszystkie jedynki, dwójki, trójki, czasem czwórki. Bardzo łatwo stół, triggerować ten. Tak, robi nam stół. Potrzebuję dosyć removalem tak naprawdę, bo się rozdaśniemy. Ja tu dam 3. Ja dam 3,5, ta saga mi się podoba. Mniej niż tamta, dlatego. Born to Dive. Nasza aura, pierwsza, o której mówimy, zatrzymana. Możemy ją podpisać pod artefakt albo pod kreaturę. Jeżeli ten, tak długo jak jest kreaturą, dostaje +1/+1 za każdy wehikuł, który posiadamy. I również ma umiejętność Channela. To jest stara mechanika, która powraca do nas. Channel mówi, że możemy zapłacić koszt, zdiskardować tę kartę i akurat w tym przypadku robimy dwóch pilotów 1-1, którzy podpinają się tak, jakby mieli 3 z przodu. Dokładnie. No słaba jest ta aura niestety. Tak, nawet w deku gramy na wehikułach, to wydaje mi się, że w deku gramy na wehikułach, maksymalnie będziemy mieli tych wehikułów
4-5. No. Bo ich nie ma aż tak dużo. Myślę, że nawet tyle będzie ciężko zdobyć. Mi się najbardziej w tej karcie podoba Channel Mode, który na instancie robi dwóch chłopków 1-1, którzy jeszcze od biedy mogą podpiąć się do wehikułu. Bo takie karty się czasem po prostu grało. Tak, ale tak to... Ja dam 2. Ja również. Kolejna karta Blaze Blizzard Kitsun, zatrzymana kreaturka 2-2 z Double Strike'em, która ma ninjutsu 4. Trochę to jest dla mnie niezrozumiałe, bo to ninjutsu jest bardzo drogie. Mhm. Nie wiem, kiedy będziemy chcieli wymieniać kreaturę w kombacie za 4 mana, za coś takiego. Jakoś wyjątkowo inefficient jest ten ninjutsu na tej karcie. Tak, jakby... On sam z siebie jest dobry, trzymana za 2 Double Strike. Tak, to jest w porządku, ale właśnie to ninjutsu jakby za 4 mana... No co, zadamy 4 obrażeń? No. I potem jakby nie podoba mi się ten chłopak, nie podoba mi się ten list. Mi on się podoba ze względu na, nie na ninjutsu, tylko bazowo, że jest 3 mana 2-2 double strike. To się bardzo tak, dobrze to wymienia jest, to jest z dropami wszystkimi praktycznie na pewno. Tak, no to możemy brakować jakby trochę na 4-4. No praktycznie, 4-4. Tyle, że zginie od szoka. To jest jego downside. Tak, a mamy szoka w tym dodatku. Tak. Takiego lepszego szoka. Ja daję 3, bo to jest bardzo solidny trójka. Tak, no jako filler to jest w porządku, ale nie wiem, jakoś jest klanki. W ogóle ninjutsu w białym, ja daję mu 2,5. Cloud Seal Kirin zatrzymana, 3-2, artefaktyczna kreatura, latanie i zrób swojego Tatnimo Angela. Jeżeli podepniemy go pod jakąś kreaturę, to nie możemy przegrać gry, oponent nie może wygrać i podpinanie kosztuje 5. Trochę drogo, ale wciąż jest to dla mnie turbo fajna karta. Tak. Early trzyma na 3-2 latanie. Super. Super. Okej, okay, przechodzimy do late game'u, robi się trochę gorzej, jakby nie mam się jakim nie przepuszczać, musimy przejść w defensywę, podpinamy pod coś. Tak. I nie możemy przegrać gry. Przeciwnik musi removal złożyć, tak, musi mieć removal. Ale musi mieć removal na ten artefakt, bo inaczej na przykład może być taka sytuacja, że zabijesz kreaturę, do której go to było podpięte i rekonfigurujemy następną kreaturę. No tak, tylko... I następną. Jeżeli będziemy mieli na to czas, tak, to może być taki problem. Tak, oczywiście, tylko rekonfiguracja jest tylko na sorcery, więc jakby przeciwnik w tym momencie ma okienko, żeby nas zabić. Jeżeli nas zabije wtedy, to tak. No, ale fajne jest to, że jak przeciwnik zabije, to on znowu wróci w stół jako kreatura 3-2 flying. Tak. No tak. Super karta. Jest bardzo fajna, wiadomo. W tym dodatku mamy dużo artefakt hejtu. Więc w innych dodatkach to by było turbo bomba. Mm-hmm. W tym dodatku ja tam daję 4,5. Ja daję 4. Dragonfly Suite. Zatrzyma na 3-2 artefakt wehikuł z flyingiem i ma crew 1. Mi się to nie podoba. Patrząc na tego poprzedniego, który też był zatrzymany na 3-2 latanie. A tutaj chyba kierowcy do niego jeszcze. A tutaj ktoś jeszcze musi założyć tę zbroję. No, tak jest. Ja dam 2. Ja też. Pójdźmy dalej. Golden Tail Disciple. Zatrzyma na 2-3 lifelink. I bardzo fajny filler. I ma enchant. Jest, tak, właśnie to chciałem też powiedzieć. Jest enchantmentem, od razu synergie nam dochodzą. Dobrze nosi equipmenty. Tak. No jest fajny, ma więcej z tyłu, więc jest dobrym blokerem. Z lifelinkiem też nas leczy. W defensywnej wersji jest super. W agresywnej też jest fajny, bo tak. Wymienia się z każdą dwójką tak naprawdę. Mhm. Z trójkami efektywnie nas leczy. No ja dam 3. Ja też dam 3. Imperial Recovery Unit. 3 mana. Tym jedna biała, 3-4 artefakt wehikuł, który mówi, że jak atakuje, to możemy cofnąć wehikuł o koszcie 2 lub mniejsze z graveyardu do ręki. Albo kreaturę. I ma crew 2. No tak sobie to wygląda. To znaczy, tak, często zatrzymana mogliśmy dostać w limited kreaturki 3-3. A tutaj mamy zatrzymana 3-4, które potrzebuje pilota. I to mi się nie podoba. To, że może cofać te dwójki, jest troszkę klanki, bo jak on wejdzie w trzeciej turze, to on potrzebuje mieć kierowcę, a nie kartę w grobie. Jedno z drugim się jakby wyklucza w tym early game trochę. To prawda, tak. Tak. W tempo granie tego znów jest inefficient. No. A później już stanie się, no może nie irrelevant, ale już nie będzie miało aż takiego znaczenia taka kreatura. Tak. No, później tak naprawdę, jeżeli będziemy chcieli sobie cofnąć jakąś słabą kartę, bo nie oszukujemy się, 2 lub mniej, to pewnie jakaś słaba karta w grobie, to będziemy się z czymś wymienić, albo będziemy się opaść po prostu. No, jest taki... Za dużo rzeczy musi się zadziać, żeby to było fajne. Mm. Ja daję temu 2,5. No ja też dam 2,5.
Imperial Subduer. Zatrzyma na 3-2. Jeżeli Warrior albo Samurai atakuje sam, to tapujemy wybraną kreaturę, którą nie kontrolujemy. I to już jest fajne. No, to jest solidne. To jest samo fajne, z siebie, nie? Tak, bo jakby dla tego naszego jedynego samuraja, wojownika, zbiegnie sobie sam, jakby otwieramy mu wrota, otwieramy mu przejście. No. Tapujemy największego kabana przeciwnika, to wiadomo, też jakby przeciwnik wiedząc, że mamy coś takiego, będzie musiał trochę jakoś dziwnie atakować, będzie musiał zostawić sobie dwie kreatury do bloku na przykład. Więc robi miszmasz na porcie i to mi się podoba. No, staty ma filera, umiejkę ma, która trochę to podnosi, tak, tak, do trójki dla mnie. Zdecydowanie. Kolejna karta. Intercessor? Arrest? Zatrzyma na enchantment aura, która enchantuje permanent i mówi, że nie może atakować, blokować, królować wehikułów i używać abilitek, chyba że to ma na ability. Więc taka karta, która jest w zasadzie co set, tylko taki... czasem miała trudniejszy koszt. Tutaj wystarczy jedna biała, to jest fajne. Pacyfizm plus. Gramy tym zawsze, daje 3 albo 3,5 nawet. 3. Na arcie motomyszy z Marsa, kto oglądał, ten wie. Dam 3,5, bo to jest enchantment, który wyjątkowo ma to znaczenie, że mam enchantmenty w stole. Dlatego dam 3,5. No. Następnie legendarna kreatura. Norioka Yamazaki, poeta. Trzyma na 3-2 Vigilance. I znów, jest to samuraj, więc boostuje naszych samurajów i warriorów. Jeżeli nasz samuraj atakuje sam, możemy skastować enchantment z naszego grobu. No to jest super pojew. To jest mega fajne. Bo w tym dodatku właśnie mamy dużo enchantment kreatur. Mhm. I to również pozwala nam kastować kreaturę z grobu. Tak, nie ma ograniczenia co do kosztu, tak, w ogóle. Dowolny enchantment. Bardzo, bardzo fajne. Ten Vigilant jest taki trochę śmieszny, bo to, nie wiem, śmieszą mnie kreatury, które mają, nie wiem, 2 powera i mam Vigilansa albo Trample, to tak dziwnie. Tak, szczególnie, że na przykład ona sama ma mniej w plecach, więc też ten Vigilant jest taki trochę zbędny, ale wciąż, no, raczej wciąż może siedzieć z tyłu i boostować. Jakby fajne jest też właśnie to, że nie musimy nią atakować. Możemy atakować jakimś solidniejszym typem, który wiemy, że nie zginie w tym kombacie. To prawda. I on nie musi zadać combat damage'u do gracza. Wystarczy po prostu w kreaturę. Już może. Tak. Wystarczy, że atakuje sam. Nawet może dostać z removalem po ataku. Ja dam 3, bo incydentalnie może coś zrobić, a w deku na enchantmentach 3,5. Czy solidne. No to już jakby wydaje mi się, że jest tak dużo enchantmentów, że jakby szczególnie w białym kolorze też. Że mimowolnie będziemy mieli target. Możliwe bardzo. Touch the Spirit Realm. Zatrzyma na enchantment, który jak wchodzi na battlefield, exiluje do jednej kreatury albo artefaktu, dopóki on jest na stole. No i ma też channel za 2 mana, czyli odrzucamy tą kartę, płacimy 2 mana. I exilujemy artefakt albo kreaturę i wraca na battlefield z powrotem w endstepie. Więc albo traktujemy to jako blink za 2 mana na instancie, albo zatrzymana to samo, co ta karta poprzednia robiła, ta aura, nie? Exilowała rzecz, albo artefakt, albo kreaturę. No prawie to samo, bo tutaj exiluje, tam to zostawiało to w stole. No. Wciąż, super. Super, wiadomo, jakby bardziej patrzymy na tą pierwszą część, w której będziemy exilować permanent przeciwnika, ale na przykład może czasem się zdarzy, że będziemy chcieli flika zrobić u siebie. Tak, ja dam 3,5, bo podoba mi się bardzo tego. Mi się też podoba. Fajny removal, w ogóle biały jakoś solidny removal dostał. I mamy ETB efekty, jakieś card draw i tak dalej, będzie świecić wtedy. No. Mityk, Planeswalker, Wandering Emperor, za 4 mana, w ogóle pierwszy chyba Planeswalker, który ma flasha. Tak. I tak długo jak jakby możemy go zagrać na flashu i od razu użyć jego umiejętności. A, te umiejętności na plus 1 daje counter +1/+1 na 2 wybrane kreatury i dostają na first strike'a. Fajne. Do jednej kreaturki. Przepraszam, do jednej kreatury, dostają na first strike'a. Super. Na minus 1 robimy sobie samuraja 2-2 z Vigilancem. Okej, bo broni sam siebie w wybranych przypadkach. I na minus 2 exilujemy wybraną stopowaną kreaturę i dostajemy życie. No super, jakby tak. To jest removal na instancie, nie? To jest removal na instancie, który zostawia po sobie Planeswalkera. I daje 2 życie. Tak, bo to on minus 2 nie zabija jej. No nie. Czyli jako floor, zanim ona zostanie zabita, to na pewno tak, wyegzajluje kreaturę, dostaniemy 2 życia i zrobi samuraja 2-2. Za 4 mana to wszystko. Tak. Więc to jest w ogóle samo super, a tego użyjesz zawsze, bo tutaj prawdopodobnie nie będzie interakcji na to. A może zrobić dużo więcej. Niestety słabo się broni, bo
zostaje z małą ilością loyalty i żeby się bronić, musi minusować, więc niestety potrzebujemy stołu, żeby ona mogła dawać te kantery, żeby cały czas była chroniona, żeby nasze kreatury były większe od oponenta. W dalszym ciągu słabo się broni. Ale robi dużo. Okej, bo patrzysz jakby na, że na flashu prawie zawsze będziemy egzajlować stabilną kreaturę, ale mi się wydaje, że często będzie tak, że... Nie, że jesteśmy w blokach, blokujemy i rzucamy ją i dajemy swoje kreaturze jako feststrike'a. Jako combat sztuczka dajemy feststrike'a naszej kreaturze. A to jeszcze daje feststrike. Nasza kreatura nie ginie, wywalamy kreaturę przeciwnika, ona ma 4 loyalty. Ja myślałem ten first strike też. No jest bardzo dobra. Jest bardzo dobra, tylko mówię, jedyny taki minus, że z małym loyalty będzie, jeżeli użyjemy jako removal, ale to jest tak, że i tak byśmy grali removal za 4 mana, które egzekwuje na instancie, więc to jest kapitalna karta. Ja dam 4,5. To dla mnie jest bombą. Jakby ja bardzo chcę takie coś otworzyć. Jakby jakby to nie jest bomba wygrywająca gry, więc nie mogę temu dać piątki, ale to jest turbo solidna mama, tylko też jest bardzo mocna 4,5. Seven Tail Mentor, 4 mana 2-3 kreaturka, która mówi, że jak wchodzi w stół i umiera, kładziemy kanterek na dowolnej naszej kreaturze. Może położyć też na siebie. No spoko. Staty ma solidne, jak połączymy te wszystkie kantery, to wychodzi 4 mana 4-5, więc jest ok. Jest ok. Są dodatkowe synergie z kanterami. Tak jest, bo to jest modyfikacja. Nie? Tak. Będziemy mieli karty, które mówiły, że jeżeli posiadamy zmodyfikowaną kreaturę, to coś się dzieje. No i to właśnie ten nasz list samuraja nam pomaga. W ogóle właśnie jesteś samurajem. O, więc, czyli do Borosa pasuje. Więc może tam. Do modyfikacji pasuje. Tak, więc nagle widzimy, że jest coraz więcej. To jest właśnie fajne w tym dodatku, że takie te małe rzeczy nagle okazuje się, że łączą się w całość. No to prawda. Ja dam 3. No, solidny Fordo, trójeczka to myślę, że dobra ocena. Natomiast mamy instant za 4 mana, Repel the Vile, który mówi, że egzalujemy w rank kreaturę o koszy 3 lub więcej, albo egzalujemy w rank enchantment. Fajne. Tak jak wcześniej mieliśmy Sagę, która to robiła, która była o jeden tańsza. Ale to jest bardziej modalne. Tak, jest bardziej modalne, jest na instancie, więc zawsze możemy przytrzymać, żeby jakąś sztuczkę właśnie to zrobić. W sensie zagrać to w turze przeciwnika, coś tam tretować też. To, że targuje enchantmenty, wydaje mi się, że mocno relevant. Tak, bo dużo z tych enchantmentów będą kreatury, nie? Tak. Fajnie by było, jakby też jeszcze artefakty strzelało, no ale nie możemy wszystkiego, poza tym to jest common. Więc myślę, że możemy sporo takich zobaczyć. Ja dam 3,5. Ja dobrze dam 3,5. Fajny. W ogóle właśnie jakieś białe ma dużo tych domów. No naprawdę. I dobry kolor. When We Were Young. 4 mana instant, który daje dwóm kreaturkom +2/+2. I jeżeli kontrolujemy enchantment i artefakt, to dostajemy też lifelinka. No pompka słaba, bo za 4 mana dostajemy w sumie +4/+4. Do końca tury to jest trochę mało. Musimy się wytapować na to. Ten lifelink trochę zmienia, ale też nie jakoś bardzo. Tak, no wciąż, jakby jeżeli to byłby lifelink, który zawsze dostajemy, to inaczej bym trochę patrzył na tę kartę, ale jeżeli to jest lifelink, który dostajemy tylko czasami, to już jest trochę gorzej. No to prawda. No do orzowa to najbardziej pasuje, wiadomo, ale w dalszym ciągu nie jest to jakaś super synergia. Warta składania tego. Są lepsze payoffy zdecydowanie. To daje 2. Następnie mamy legendarną kreaturę Kyodai, Soul of Kamigawa. Za 4 mana 3/3 Flash Flying. Jeżeli wchodzi na Battlefield, wybrany permanent dostaje niezniszczalność tak długo, jak Kyodai jest w stole. No i tutaj kolejny chyba ukłon w stronę komanderowców, bo nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek w limity to zrobili. Za 5 kolorów dostaję +5/+5 do końca tury. Mówię, to jest chyba tylko po to, żeby Kyodai mógł być naszym komanderem i żebyśmy mogli grać swoim kolorem. Być może tak. Ale wciąż, pominijmy tę ostatnią umiejętność, bo myślę, że jest totalnie irrelevant. Flavor text, nie? Tak jest. 4 mana 3/3 Flash Flying, dajmy komuś niezniszczalność. Super smoczur. Solidny. Bardzo dobry. Oszukujemy removal, możemy w ten sposób zgarnąć i kartę, i tempo. Tak, 2 za 1 robimy tak naprawdę. Tak, tak. No świetnie wygląda. 4,5. 4,5 myślę, że trochę za dużo. To jest 4, solidna 4. Chociaż fajne jest też to, że ta kreatura nie dostaje niezniszczalności do końca tury, tylko jak długo to jak długo Kyodai jest koło niej. I jak zrobi 2 za 1, jest ewazyjny z trójką powera. Ja dam 4,5.
Goshin Tai of Short Purpose. Mamy pierwszy shrine za 4 mana kreaturkę 1 3 z Vigilancem, która mówi, że w endstepie jak zapłacimy 1 mana, możemy zrobić stworka 1-1 za każdy shrine, jaki kontrolujemy. Czyli on za sam siebie robi co najmniej kłopka 1-1 w endstepie, jak zapłacimy. Drogo. Drogo to wszystko kosztuje, bo 4 mana 1 3 to jest above curve. Zdecydowanie. I potrzebujemy dużo tych chłopaków zrobić, żeby to miało jakiś sens. Musi długo stać w bordzie, musimy zawsze tą jedną manę trzymać w endstepie, żeby to działało. Wiadomo, możemy mieć synergię z innymi shrine'ami, ale każdy kolor ma tylko jeden, więc musielibyśmy pójść w multicolorowy deck, tak, żeby to miało sens. Jest enchantmentem. Jest legendarnym enchantmentem, więc nie możemy mieć dwóch shrine tego samego koloru. I dużo łatwiej ginie, bo jest enchantmentem, a jest dużo tego hejtu we wszystkich kolorach. Dlatego te shrine wyjątkowo są słabe. No, nie sądzę, że pogramy shrine'ami. Ja myślę, że Wizardzi się bali, bo kiedyś w poprzedniej Kamigawie to shrine'y były bardzo mocne i może teraz dali za słabe. W związku z tym. No, może. Może ktoś stworzył deszek o shrine'ach dzięki temu. Na spoko na nim. Dwa, półtora. Nie gram w tym. Nie podoba mi się. Znowu sagi. Befriending the Moths, czyli zaprzyjaźniamy się z trzmami, za 4 mana wybrana kreatura dostaje +1/+1 i latanie do końca tury, to są dwa pierwsze mody. I potem się przekręca, żeby w końcu stać się tym naszą ćmą, 2-4 latanie. Czyli tak, za 4 mana, 2-4 latanie. I jeszcze trzeba naczekać dwie tury, a po drodze dostajemy +1/+1 latanie. To latanie jest fajne, bo chyba nie ma aż tylu lataczy w tym deku, w tym dodatku, jak bywało w innych, więc no, pozwala nam się to tam przebić przez przeciwnika. No ale poza tym... Ale jak płacimy 4 mana i coś nie dokłada nic do boardu, tylko daje dwa razy po +1/+1, to mi się wydaje to po prostu mało. Tak. Braknie nam mięsa w tym stole, po prostu będziemy przegrywać. Tak, i jakby szczególnie, to, że w czwartej zagrywamy to, w szóstej turze mamy latacza 2-4. No. W szóstej turze latasz 2-4, co to nam daje? Ja dam 2,5. Ja dam 2. Nie kolejna rzecz. Legendarny, mityczny smoczur Eyod Downskine. Za 3 bezkolorowe i 2 białe mamy latacza 5-4 z flyingiem i z vigilancem, który mówi, że jak umiera, to wybieramy jedną z dwóch opcji. Patrzymy w 7 kart z czuwa biblioteki i możemy położyć dowolną ilość permanentów w stół, tylko suma ich kosztu musi być równa 4 lub mniej. Albo druga opcja, kładziemy 2 kanterki na wszystkich naszych kreaturach i wehikułach. Tak, tak. No kapitalne. Sam z siebie 5 mana 5-4 flying, bardzo ewazyjny, jeszcze z vigilancem, robi bardzo dużo. Przeciwnik musi się go pozbyć, ale wie, że jak się go pozbędzie, to my dostajemy naprawdę duże value, bo znowu wrzuci kolejnego treta albo wysypie kantery. Fantastyczne. Każdy kolor będzie miał swojego smoka, znaczy wszystkie są silne. No i ten też jest silny. Jedyne, co trochę blokuje te smoki w tym dodatku, wydaje mi się, kończymy już kolor biały powoli. W białym widzieliśmy już 3 albo 4 rimowale egzelujące tego smoka. To prawda. Więc no, jak on nie umrze wtedy, jak go zegzelujemy, więc robi się trochę... Nie zrobimy takiego value. Tak, więc sporo odpowiedzi na te smoki. Co jest dobre, tak? Są dobre stwory, są też dobre odpowiedzi. Ale 4,5 trzeba mu dać, nie? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Tylko mówię, że jakby nie zawsze może nam się odpalić ta druga część, ale wciąż... To jest bardzo ważne w tej karcie, żeby się odpalić. Tak, 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 ale jakby wciąż. Same ciało. 5 mana, 5-4, tak, latanie Vigilance. 2-3 tury, nie? Dokładnie tak. Jeszcze Vigilance to 4 pozwala coś tam blokować. Jeszcze może coś pod niego podepniemy, bo będziemy mieli dużo, dużo equipmentów. To już w ogóle fajnie nosi rzeczy. Solidne, 4,5 zdecydowanie. Invoke Justice. To są karty Invoke, każdy kolor będzie miał swojego Invoke'a. Kosztują one 4 wybranego koloru i 1 szarą. I ten akurat pozwala nam wrócić permanent z grobu do battlefielda i rozłożyć 4 konterki na kreaturach i wehikułach jak chcemy. Tak jest. Ciężki koszt do zagrania takich wołów. Bardzo ciężki. 4 danego koloru to jest dużo. To trzeba grać w monodekach z malutkim splashem i z artefaktycznymi jakimiś tak, kreaturami. Tak, zdecydowanie tak.
jeżeli chcemy to grać w Kerwa, no wiadomo, no im później będziemy chcieli to zagrać, tym będzie łatwiej. Tylko czy to jest warte? Bo za 5 many mamy reanimację kreatury co set w czarnym kolorze, płacąc jedną czarną i 4 bezkolorowe. No tak, tutaj mamy ten upside jeszcze, że kładziemy 4 konterki. Tylko czy to jest warte tego, żebyś grał monodekiem w związku z tym praktycznie? To zależy, jaką pulę otworzy. No, a wydaje mi się, że pewnie nie. Pewnie nie. Pewnie nie. Wiadomo, ta karta robi się lepsza i więcej bomb otworzyłeś. Mhm. Bo recursive bomby to są podwójne bomby. Więc no... Ciężko mi to w tym momencie też powiedzieć, na ile będzie kastowalne to. No. Bo mamy double landy. To prawda. Mamy jakieś artefakty, które dają dowolną kolorową manę. Ale musisz grać naprawdę bardzo dużo tego białego, żebyś miał 4 białe czy 5 tak, tak, landy, tak. Nie? Tak, nawet no, z tym fixingiem. W tempo to jest prawie niemożliwe no. do zagrania. Ja daję 2. Tak, daję 2. W monodeku daję 4. No, chyba się zgodzę. Chciałbym, żeby to było lepiej. Chciałbym tym grać. Chciałbym móc tym grać. O, to jest dobre stwierdzenie. Chciałbym móc tym grać. Sunblade Samurai. 5 mana, 4-4 z Vigilancem. Jest kreaturką, która ma typ enchantment również. I opcja Channela kosztuje 2. Discardujemy tą kartę. Możemy poszukać basica w bibliotece i dostajemy 2 życie. Czyli taka lekcja ze Strixhaven. Też szukała tak, lądu za 2 i dawała 2 życia. Mi się podoba ten samuraj. W sensie jest fajne dobrym fillerem. Jest enchantmentem, jest samurajem. Więc tu już mamy plus dla enchantmentów, plus dla samuraj. Jeżeli nie mamy lądów, to w drugiej turze dobieramy ląda i dostajemy te 2 życia, czyli tak naprawdę przeżywamy jeden atak turdropa przeciwnika, więc nie boli nas to, że nie wsadziliśmy ciała w stół. Łatwo wstawiamy enchantment do grobu. Na przykład była karta poprzednia, która pozwala kastować z grobu później. Dokładnie tak. Mm. Więc fajnie, no okej, piątka. Ja daję temu 3, no bo jest trochę lepszy niż powinien. Też dam 3. Dałbym spokojnie więcej, jakby miał statystyki zbliżone do swojego kerwa. Tak, jakby był 5-5, to by był turbo no. fajny. 4-4, trochę słabiej. Następnie, Imperial Oath. Sorcery za 6 many, które wstawia 3 chłopki 2-2, robi na skraja 3. Okej. Okay. Wiesz, co mi się nie podoba? Może ten nie może atakować, to jest do bloku bardziej. Mam w ogóle o tym, co mówiłeś. 2-2 Vigilance. Ale co mi się o tym też nie podoba, to robi nam 3 samurajów. Samurajowie chcą atakować sami. No. Po co nam 3 samurajów? To, co mi się podoba w tej karcie, to że finalnie robi za 6 mana 6-6 w body i skraj 3. Ten skraj 3 to jest naprawdę fajny. Tak, no szczególnie, że to już jest, wchodzimy do tego late game, to jest 6 tura, tak. Więc możemy sobie ustawić, żeby ten 7 drop jakoś fajnie... Tylko to dwójeczki w tym late game nie będą mogły atakować za bardzo, ja to widzę to jest... tak, że one grupowo coś zblokują po prostu i tak walnie wyciągnięte. Żeby się po prostu champerów, tak? Tak? Po prostu zostawiamy tych samurajów, to są samuraje na straty, dobra, wy zostajecie kurwa z tyłu, ale leci jeden bohater do przodu. No tak, tak jest w sumie tribe tutaj. No i co miałem mówić? Nie podoba mi się, to jest dla mnie dwójeczka. No, zgadzam się. Następna karta Farewell. Zaraz 6 mana mamy sorcery i możemy na nim wybrać jeden albo dowolną ilość modów, jaką chcemy. I mody wyglądają tak. Egzajlujemy wszystkie artefakty, egzajlujemy wszystkie enchantmenty, wszystkie kreatury i wszystkie graveyard. Wybieramy, co chcemy. Super. No, bardzo dobra masówka i egzajl, więc na rzeczy, które mogą działać z grobu, na reanimation spele, na smoki, które mają death triggery, tak jest. Będzie to świetnie działać. Jest to modalne, wybieramy tryby, które najbardziej zabolą oponenta, a nas nie, więc... Dokładnie tak. Super sprawa. I board wipe zawsze gramy. Zawsze grałem, przeciwnik nigdy nie będzie grał wokół nich. Mhm. 4,5 również. To wciąż nie jest wygrywająca grę, dlatego no, trzymam tą piąteczkę na coś takiego, co mnie powali. A następna karta to Brilliant Restoration. To jest znów karta, która ma 4 białe w koszcie. Sam kosztuje w sumie 7. Która wraca wszystkie artefakty i enchantmenty z grobu do battlefielda. To się wydaje mocne, bo zauważcie, ile enchantmentów było po drodze jako kreatury. Tak. No i artefaktów tak samo. A jeszcze będą bezkolorowe do tego. Myślę, że spokojnie w deku bez problemu złożymy tam 5, 6, 7 tak, artefaktów. Tak, i to już jest ta siódma tura, gdzie tak. W siódmej turze mając 4 białe, to już nie jest realne na dwukolorowym deku. Tak. To już nie jest tak bardzo problematyczne. Tak jest. Tylko białe musi być wiodącym wciąż. Tak, tak, to prawda. No, w trzykolorowym deku nawet nie myślę, że możemy wstawić coś takiego. Ale w dwukolorowym?
No możliwe, możliwe. Grałbym i tak jak Filip powiedział, dużo enchantment kreatur, więc to, że wsadzam kreatur do stołu, super. Sagi. Sagi, dokładnie. Sagi, które już są w tym grobie. Kreatury z Chanelem, o którym mówiliśmy, które są enchantmentami. Też, no dokładnie. Nagle to się robi, kurczę, fajne. I więc ja bym dał 4. Ja też bym dał 4. W deku z artefaktami i enchantmentami. Tylko co najmniej tak 6-7 sztuk, może nawet więcej, jak się uda. Kolejna karta i chyba ostatnia, tak? Skyblessed Samurai. Za 7 many mamy enchantment kreaturkę 4-4 z flyingiem, która kosztuje 1 mniej za każdy enchantment, jaki kontrolujemy. Ile potrzebujemy tych enchantmentów, żeby to miało sens? 2? 2 co najmniej, nie? Żeby było R-elementami. I znów, to jest samuraj. To jest latający samuraj. Więc ten pojedynczy sam latający samuraj będzie fajny chyba. Chyba najlepszy jest ze wszystkich jak do tej pory. Tak, zdecydowanie tak. A poprzednio widzieliśmy, że możemy mu dawać +1/+1, możemy mu dawać lifelinka, możemy mu dawać... jakieś jeszcze sztuczki, już teraz. Coś było. Coś jeszcze było. Ale ten latający samuraj naprawdę robi się porządnym tletem. I tak jak wspomniałeś, tych enchantmentów jest sporo, kreatury są enchantmentami, więc myślę, że nie ciężko będzie zagrać go w piątej turze. Mhm. A jak się uda wcześniej, to w ogóle super sprawa. Tak jest. Ja dam 3. 3,5 dla mnie to jest fajny latający samuraj. Okej. Okay. To by było na tyle z białego. Dzięki za oglądanie. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Oglądajcie kolejne filmiki. Do zobaczenia. Hej. Na razie.